Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warto Czytać. Dzisiaj Magda i Klaudia zaprezentują Państwu dwie propozycje książkowe warte uwagi. Chciałabym przedstawić Państwu książkę pod tytułem Złodziejka Książek. Główna bohaterka, młoda Giselle, pierwszą swoją książkę ukradnie podczas pogrzebu brata. To dzięki właśnie podręcznikowi grabarza uczy się czytać i odkrywać moc słów. Później przyjdzie czas na kolejne książki, płonące na stosach nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza i tak dalej. Ale Giselle żyje w niebezpiecznych czasach. Kiedy przybrana rodzina Giselle udziela schronienia Żydowi, świat dziewczynki staje się zwariowany i to dzięki właśnie temu człowiekowi dziewczyna przeżywa cudowne chwile i to właśnie on zmienia jej życie na długie, długie lata. Rainer Weckert, Przebudzenie labiryntu. 7 osób budzi się nagle w lesie, nic nie pamiętając oprócz własnego imienia. Okolica wydaje się zupełnie opuszczona. Jak znaleźli się w tym miejscu i w jakim celu zostali tutaj sprowadzeni? Jedyne, co znajdują, to plecaki, a w nich różne przedmioty, które mogą umożliwić im przeżycie na tak nieprzyjaznym dla ludzi otoczeniu. Jednak już wkrótce dowiadują się, że zostali wciągnięci w wyjątkowo brutalną i bezwzględną grę, w której stawką jest ich życie. Powieść jest trochę jak Igrzyska Śmierci, trochę jak Więzień Labiryntu, ale ma w sobie coś wyjątkowego. To opowieść pełna tajemnic, walki, emocji. Autor intryguje i w żadnym wypadku nie zanudza czytelnika. Bohaterzy są bardzo dobrze wykreowani i każdy jest na swój sposób wyjątkowy. To właśnie dzięki nim cała tocząca się gra jest niezwykle emocjonująca i pełna zaskakujących momentów. Serdecznie zachęcam do przeczytania tej książki. Drodzy Państwo, Warto Czytać. Zachęcamy do przeczytania właśnie tych książek. Dziękujemy dzisiaj za uwagę i do zobaczenia za tydzień.